Zdaje się, że wreszcie mamy namacalny dowód na to, że istnieje coś takiego jak przesyt UFC na rynku. Skoro podczas takiej gali jak UFC on Fox nawet Herb Dean sprawia wrażenie zaspanego i znudzonego tymi wszystkimi walkami i z letargu nie potrafi go wyrwać ani 27 nieprzerwanych uderzeń TJ Dillashawa, ani sutek Jessica Eye, to nam zostaje emocjonować się miną galą i fantastyczną formą nowego króla wagi kukuciej. Po środku wakacyjnego sezonu ogórkowego omówimy dziś galę UFC on Fox, zahaczymy trochę o wydarzenia bieżące, jakkolwiek niewiele ich było i zapowiemy nadchodzący nieco bardziej obfity weekend. W następującym składzie ja nazywam się Tomasz Marciniak, a ze mną są zblazowane jak zawsze Wojciech Rysiewski. Cześć Wojek. Ja nigdy nie jestem zblazowany, come on. I człowiek powracający do cywilizacji po niedawnej wycieczce do Radomia, Marcin Jabłoński. Witaj Marcin. Cześć, a co ty chcesz od Radomia? A przywiozłeś tam 3 cytryny? Przepraszam bardzo, to moje rodzinne miasto. Współczuję. Myślałem, że nie ma nic gorszego niż rodzinne miasto Łódź, ale dzięki ziomek. Słuchaj, przejedź się do Radomia, stań na ulicy Żeromskiego i to wykrzycz. Radom myślę, że w końcu tam to... dojadę, już mi okradną. Nie, słuchajcie, to jest wieczna wioska olimpijska, bo tam każdy chodzi w dresie. Riboka. W końcu miasto twojej szansy, o czym informuje billboard witający przyjezdnych od strony Warszawy. Okej. UFC on Fox, gala w Chicago, w walce wieczoru po raz drugi TJ Dillashaw z dziecinną łatwością uporał się z Barao. Barao. Tak, ja dlatego przerywam dziwnie swoją wypowiedź, bo straciliśmy Marcina. Więc albo wróci, albo po prostu będę musiał... Tak, jest w Radomiu i tam nie ma internetu. Wojek, w międzyczasie pytanie skieruję do ciebie. Czy występ TJ Dillashawa w drugiej walce z Barao uważasz za bardziej przekonujący niż w pierwszej? Nie wiem, czy potrafię tutaj jakby je tak wartościować. No, oba były perfekcyjne, tak. Nie odniosłem wrażenia. Właściwie spodziewałem się, że to będzie mniej więcej tak wyglądało i tak wyglądało. Tak, no tak jakby ktoś po prostu dołożył kolejne rundy do tego pojedynku z zeszłego roku. Dillashaw, no, był szybszy, celniejszy, fantastycznie rozpracował, rozbijał Brazylijczyka i no, w pewnym momencie musiało to skończyć się przerwaniem. No tutaj o tyle jakby no, się poprawił, że zakończył walkę szybciej. No ale no, występ był idealny. No, myślę, że nie wiem, czy zdobędzie po raz kolejny występ roku, ale no, to jest jeden z takich bardziej imponujących występów jak na razie w 2015. Patrząc na liczby, no, na dwoje babka wróżyła. Mi się osobiście bardziej podobał ten drugi występ z Henanem Barao, chociaż oczywiście tutaj nie było takiej wartości niespodzianki. TJ Dillashaw to był chyba największy underdog, który wygrał walkę w UFC w zeszłym roku przy okazji ich pierwszego starcia, ale tym razem trafił 117 znaczących ciosów, tak mu zapisał Fight Metric, w porównaniu do co prawda 140 w poprzedniej walce, która była jednak o 6 minut dłuższa, ale trafił z znacznie większą celnością, naprawdę 55% walki w stójce, toczonej cały czas w stójce, na tle takiego rywala jak Barao, to jest moim zdaniem naprawdę, naprawdę imponujący wynik. Dlatego wydaje mi się, że po raz drugi Dillashaw był lepszy niż za pierwszym razem. To, co podkreśliłeś, Wojek, no, niesamowita szybkość, poruszanie głową, wykonanie tego zawodnika naprawdę cisnął się na usta wielu porównania z Dominikiem Cruzem. Ale wydaje mi się, że Dillashaw jest nawet lepszy niż był Dominik Cruz. Jak ty to widzisz? No ja mam problem z tym porównaniem, no bo no poza tą walką z Mizugakim, kiedy widzieliśmy Dominika Cruza i kiedy widzieliśmy go na tle no, kogoś takiego jak Barao. No, i ja mam takie wrażenie, że jednak ten sport rozbija się tak szybko i no jednak zawodnicy są coraz mocniejsi, że mam sporo obawy, czy jednak MMA nie uciekło trochę Dominikowi Cruzowi. I
jakby do dzisiaj jakoś no, nie mam przekonania, że ten zawodnik wraca i jest w stanie podjąć wyrównany bój z obecnym mistrzem, chociaż widzę, że on bardzo się tego domaga i jakby już robi jakieś podkłady pod promocję tej walki, ale no, ja jakoś po takiej przerwie, poza tym no, szczerze mówiąc mam w ogóle wątpliwości, czy Dominik Cruz będzie w stanie wrócić na ten poziom i w ogóle wystartować w UFC, bo no bo kto zagwarantuje, że on podczas kolejnych przygotowań znowu nie zerwie więzadła, więc no dla mnie król jest tylko jeden, jest nim TJ Dillashaw i po jakby takiej długiej przerwie i niebycie w tym no w tym świecie Dominik Cruz nie ma prawa tutaj uzurpować sobie miejsca na szczycie. No ale chyba tak ci mignął ten występ Dominika Cruza na jesieni zeszłego roku, kiedy wrócił po dwóch udanych operacjach. Był bardzo szybki, Cruz się rozprawił chyba w niespełna dwie minuty z takiego no dobra, Mizugakim. No dobra, ale z takiego Mizugakim, no. No dobra, ale kto gniecie Mizugakiego w ten sposób? Jaki inny Koguchi zrobił coś takiego? Albo jest w stanie twoim zdaniem coś zrobić oprócz Dillashawa i może Barao? No to dalej jest Takeya Mizugaki, no. Okej, no pewnie masz rację i chętnie zobaczę walkę Cruza z Dillashawem. Jakby nie miałbym z tym problemu, gdyby on nawet bez żadnego walki tutaj pomiędzy od razu dostał title shota. No ale no mam po pierwsze obawy, czy on do tego title shot, do takiej walki dotrwa zdrowy, a po drugie nawet jak dotrwa, to no jak w tej chwili nie widzę możliwości, żeby mógł zagrozić Dillashawowi. No, tutaj się z tobą zgadzam. Też uważam, że Dillashaw powinien być wyraźnym faworytem w tym starciu. Jest to jakby nowa, lepsza ewolucja Dominika Cruza. Powinniśmy też powiedzieć co nieco o tym wspomnianym przeze mnie w intro przerwaniu, a w międzyczasie dodam Marcina z powrotem, przerwaniu w wykonaniu Herba Deana. No, o ile Dean jest jednym z najlepszych sędziów ringowych MMA, to na pewno nie był jego dobry wieczór. Tak, a dlaczego? Znaczy, szczerze mówiąc, to było, nie wiem, uważasz, że to było za późne przerwanie? Uważam, że to było za późne przerwanie, to raz. Tam była, w komentarzach wrzucę, jest świetny, to już chyba przekracza trochę rozmiary gifu, ale takie krótkie wideo, gdzie są podłożone dźwięki z gry Mario i TJ Dillashaw po prostu uderza Barao i wybija kolejne monety. I jest tych uderzeń 27. Wydaje mi się, że tam było jedna taka sekwencja, kiedy Dillashaw poprawił pod Brudkowym i jak gdyby przywrócił Barao bardziej do pionu. Naprawdę wydaje mi się, że tutaj można było wkroczyć. No dobra, ale to była walka mistrzowska, on nie upadł, no jednak. Okej, ale dodatkowo też na ocenie pracy Herba Deana musi zaważyć to, co się stało w pierwszej walce głównej karty, jakbyś zapomniał. Okej, no. Dobra, Marcin, witaj z powrotem. Dzień dobry. Widać, że ten radomski internet jest trochę nieprzygotowany. Przecież nie mieszkam w Radomiu już, ludzie. Natomiast włączając się do dyskusji, mówiliśmy o tym, czy występ TJ Dillashawa po raz drugi z Henanem Barao był lepszy niż ten za pierwszym razem. Jak porównujesz obecnego mistrza wagi Koguchi do Dominika Cruza? I jak już byłeś z powrotem na Skype'ie, to słyszałeś, co mówimy o sędzie. O sędzi? O sędzi? Nie, jak to się odmienia. Arbitrze. O Herbie Deanie. Tak, o arbitrze tego pojedynku, więc ustosunkuj się do tych pierwszych dwóch punktów, jeśli możesz. No to myślę, że tutaj jakby ten pojedynek był, można powiedzieć, trochę podobny do tego pierwszego, tylko kursy bokmacherskie były już troszeczkę inne. No myślę, że tutaj jakby TJ utwierdził nas w tym przekonaniu, że na chwilę obecną jest lepszym zawodnikiem od Barao i no i on się po prostu rozwinął, tak cały czas MMA idzie do przodu i wydaje się, że Barao troszeczkę stanął w miejscu, natomiast od tej właśnie pierwszej walki mistrzowskiej zobaczyliśmy
DJ-a Dillashawa w nowym wydaniu i on to cały czas kontynuuje. No, widać, że tutaj niesamowicie rozwinął się w stójce. No, jedyne, co można zauważyć, to może jest jeszcze szybszy niż w pierwszej walce z Barao. No ja tutaj ten jego styl, który mi się bardzo podoba, mógłbym trochę porównywać w ofensywie do Ala Jaquinty, tylko że bo obaj walczą taką, walczą przede wszystkim w ofensywie bez gardy, z tym, że TJ jest o tyle lepszy od Ala, że nie daje się trafiać z kontry. Jakby Jaquinta te ciosy w kontrze przyciąga, TJ Dillashaw jest tak mobilny, tak szybki, nie tylko balansuje ciałem na lewo i prawo, ale góra-dół, że po prostu prawie, że nie sposób go trafić. Aczkolwiek to też nie jest tak, że Barao był jakoś dużo, dużo gorszy. No po prostu widać było też, że się przygotował na tą walkę. Niektóre akcje były przygotowane pod TJ-a, no ale tak jak powiedziałem, no on się troszeczkę już zatrzymał, a TJ poszedł o ten krok do przodu w karierze. Jeśli chodzi o porównanie do Dominika Cruza, no to nawet w ostatnim wywiadzie Dominik mówił, że to co on robił kiedyś, no to uważano to za brzydki i dziwny styl, no to TJ Dillashaw robi teraz. Także można powiedzieć, że w pewnym sensie są podobni, ale no tutaj myślę, że cały rynek MMA ostrzy sobie zęby na ten pojedynek. Tylko najgorsze jest to, że były mistrz jest tak kontuzjogenny. No i tutaj wiemy, ile kontuzji cały czas ma chociażby Cain Velasquez czy Pettis. No to tak jak jeden z naszych userów na forum powiedział, że Cruza można jakby porównać do dwóch, trzech najbardziej kontuzjogennych, to połączyć i wtedy mamy właśnie Cruza. A co jeśli chodzi o Herbadina, no to nie uważam, żeby to było zbyt wczesne przerwanie. Nie upadł, próbował się w jakiś tam sposób bronić, oddawać. Także no jeżeli walka Velasqueza z Dos Santosem nie została przerwana, no to chociaż nie była to najlepsza decyzja, no to tutaj no nie było blisko takiego pogromu, więc myślę, że tutaj nie było złej decyzji ze strony Herbadina. No dobra, zahaczyłeś też o kolejny punkt, który sobie tutaj wnotowałem do dyskusji a propos tej walki. Problem, jaki ma teraz Chan Barao, został dwa razy kompletnie zdeklasowany przez TJ Dillashaw. Czy to jest właśnie przypadek, że po prostu dwukrotnie trafił na zawodnika, który jest poziom wyżej, jest fatalnym matchupem dla Barao? Czy to jest jednak kwestia, taka jak ty właśnie podnosiłeś, że widać tutaj jakiś regres? No, pamiętamy tą jedną walkę, którą Barao odbył pomiędzy pojedynkami z Dillashawem, zwycięstwo z Mitchem Gagnonem w drugiej rundzie. Nie wyglądał tam szczególnie przekonywująco. Wojek, jak myślisz, w jakim miejscu jest teraz Henan Barao? No w trudnym, bo jest w takim zawieszeniu, że no trudno będzie w jakikolwiek sposób przekonać publiczność, że no coś, trzeci pojedynek z Dillashawem będzie wyglądał jakoś inaczej. Z drugiej strony, no moim zdaniem cały czas jest jednak lepszy od pozostałych zawodników w topie. No nie pojawił się tam żaden inny jakiś ciekawy talent, który no może Aljamain Sterling, ale no dalej to jest dywizja, gdzie no jeszcze przed chwilą Faber był bardzo wysoko. No mamy takich zawodników jak Caraway, nie wiem, ci Brazylijczycy jak Eduardo, tak. No nie bardzo widzę tutaj kogoś, kto byłby znowu, mógłby nawiązać walkę z Barao i no on musi sobie odpowiedzieć na pytanie, no czy zostaje jakimś takim, nie wiem, typem Johna Fitcha, czy może jednak spróbowałby przejść do kategorii wyżej, co rozwiązałoby te jego problemy ze zbijaniem wagi. Może w ogóle ten zakaz stosowania
kroplówek spowoduje, że on będzie musiał to zrobić, więc no, sytuacja jest dość trudna, no bo musi podjąć dość no, ważną decyzję, jeżeli chodzi o przyszłość swojej kariery. Na pewno sytuację ułatwiłoby zwycięstwo McGregora z Aldo w najbliższej przyszłości, no bo wtedy no, istnieje jakaś realna szansa, że Barao w kategorii piórkowej mógłby walczyć o pas. Ja myślę, że w kategorii kogucień na czas najbliższy jest spalony i też myślę, że przejście do piórkowej, nawet nie kręcenie się w pobliżu walki o pas byłoby ciekawszym rozwiązaniem w wypadku Barao. Tak jak mówisz, nie ma jakichś szczególnie interesujących rywali w wadze kogucień, nie ma ich dla Dillashaw, nie ma ich tym bardziej dla Henana Barao. Co do tych kroplówek, no wiesz, jest to kolega z gymu José Aldo, który po prostu powiedział, że będzie miał ten zakaz w dupie. No, co wolno, José Aldo, podejrzewam, jednak trochę dużo trudniej przejdzie w przypadku Henana Barao. Ale czekaj, jak się teraz uśmiechnie ze swoim nowym hollywoodzkim uśmiechem, to może przymkną oko na to. Nie zwróciłem uwagi, że poprawił sobie zgryz. Nie zwróciłeś uwagi na to? Nie. Że mu nie wystaje jedynka, jak ma zamkniętą buzię? Nie. Nie, no ale no bądźmy poważni, no jakby po pierwsze, no wydaje mi się, że UFC jednak będzie dążyło do tego, żeby jakoś załagodzić sytuację z Aldo i no żeby on nie szalał i tutaj całkowicie nie wiem, no nie dyskredytował ich sponsora głównego i tak dalej. No ale no, o ile nawet jakby o ile z Aldo muszą dojść do jakiegoś porozumienia i go uspokoić, to w przypadku gdyby Barao zaczął robić te same rzeczy, no to po prostu zostanie zwolniony. Tak to widzę. Czy to tutaj może na chwilę zbaczając na temat José Aldo, ja myślę, że po całej kampanii nienawiści, jaką Dana White i UFC wytoczyło wobec kontuzji José Aldo, który zawsze słynął z tego, że może nie było to tak widoczne, bo komunikuje się z mediami w Brazylii w swoim ojczystym języku, ale był to jeden z mniej pokornych zawodników ścisłej czołówki UFC. Często tak, no mówił. Ja mu się w ogóle też nie dziwię, no, że on tam nawet się pojawił informację, że chce pozwać White'a za wypowiedzi o jego kontuzji, więc no, trudno mu się dziwić, że reaguje dość nerwowo, no bo zmieszano go z błotem, no ta sytuacja z tymi lekarzami i no to już pewien absurd, tak? No, można było przecież całkowicie normalnie promować walkę Mendesa z McGregorem bez wrzucania no, aktualnego mistrza pod autobus, tak? No tak, ale wiadomo, kaprysy Dana White'a często przeważają, jeżeli chodzi o jakieś zdroworozsądkowe myślenie. Ogólnie rzecz biorąc, to ostatnie zachowania prezydenta UFC to jest temat na osobną, długą dyskusję. Tak, to jest zaznaczone w tematach niedotyczących gali. Cała ta dyskusja, więc może faktycznie wrócimy do niej później. Jeszcze chwilę do wagi kogucej. Wojsław, wymieniałeś tutaj potencjalnych rywali dla Dillashawa. Nie ma w czym wybierać. To jest delikatnie ujęte. Marcin, tak jak patrzę na tą czołową piętnastkę wagi kogucej, to wśród mężczyzn to jest chyba najsłabsza kategoria. Ewentualnie druga najsłabsza po muszej. No zdecydowanie tak, tutaj naprawdę nie ma z czego wybierać i naprawdę teraz tak naprawdę niebłyszczący zawodnik jak Brian Caraway no, gdzieś tam pewnie się przebije do jakiejś ściślejszej czołówki. No myślę, że tutaj UFC czegoś powinno poszukać, nie wiem, jakiegoś fajnego debiutanta, może jakiś transfer, no bo kurde, nawet teraz Joe Warren byłby wzmocnieniem tej dywizji w UFC. Także no tu nie jest za ciekawie, tak? No nie jest. No nie, pojawiają się pomysły, żeby Edgar zszedł i od razu zawalczył z Dillashawem o pas. Ja, szczerze mówiąc,
z wszystkich dostępnych opcji. Nie, no nie wiem, co się dzieje za Sun Sao. Czy on co, znowu jest chory? No bo jednak to jest jakaś ostatnia plama na honorze w karierze TJ'a Dillashawa i myślę, że chętnie by ją zmazał. Ale no, jeżeli mówimy o jakimś ciekawym zestawieniu, takim, które ma no, w jakikolwiek sposób rozgrzać publiczność i zapewnić zainteresowanie, no to moim zdaniem Edgar byłby bardzo fajną opcją. Znaczy, no teraz trochę Faber tutaj się zajął Tafem, ale jeżeli udałoby się UFC zestawić takie starcie ze Sterlingiem, gdzie po prostu jeżeli Sterling dałby radę, to mógłby się wypromować trochę na plecach Fabera. No dobra, ale najwcześniej gotowy do walki Faber będzie pewnie po zakończeniu tego Tafa. No właśnie, no tylko no rozważamy pomysły, jak ratować te kategorie, także no. No nie wiem, no to, ale no moim zdaniem to jest cały czas gdzieś dopiero plan na 2016. Plan na jakby jeszcze obronę jedną w tym roku, no to jest albo Rafael Sun Sao, o ile będzie zdrowy, albo no albo Brian Caraway. Nie. Tak naprawdę, no z rankingu. Brian no. Tate. Nie no, ja cały czas będę obstawiał przy tym, że przekonanie Frankiego Edgara to jest dobry pomysł. Czy to jest na pewno dobry pomysł i to jest 1000 razy bardziej emocjonująca walka niż zestawienia z Sun Sao, nawet jeżeli to jest rewanż, niż to zestawienie z Carawayem, ale no, nie rzucam tego Carawaya tak tylko dla żartu, bo no, patrzcie na jakie były zestawienia w innych tych w cudzysłowie mało ciekawych wagach. No, Carawaya w tej chwili jest 6 w tym rankingu UFC. Moim zdaniem to jest absolutnie możliwe zestawienie na, nie wiem, jakiś co-main event albo na kolejną galę na Foxie. Tak, widzę, że jesteście równie podekscytowani tym jak ja. Przejdźmy do dominującej osoby w związku Briana Carawaya, do Misha Tate, która poradziła sobie z Jessica Y, wygrywając dosyć wyraźnie przez decyzję. I znowu nie otworzyłem sobie punktacji na boku, ale generalnie 30-27. Nie było tutaj. Wszyscy tak, punktowali, no? Wszystkich sędziów 30-27, generalnie nie, faktycznie nie podlegało to żadnej wątpliwości. Wojek, w zeszłym tygodniu to ty byłeś zwolennikiem Miszy Tate. Ja myślałem, że Jessica sobie z nią lepiej poradzi. Co cię skłoniło do tego wyroku? No nie wiem, no jakoś Jessica nigdy na tyle mnie nie przekonała, żebym widział ją wygrywającą z Miszą Tate. No jednak Tate pokazała w tej walce, że jest lepsza w stójce i miała momenty, gdzie dominowała zapaśniczo, zdobywała pozycję w parterze. No moim zdaniem no jakby po prostu jest lepszą zawodniczką i chyba też, i co rzadko się zdarza w przypadku Tate, też miała przewagę warunków fizycznych, bo Ai to jest taka napompowana zawodniczka z kategorii niżej. Zresztą Tate trochę też, to nawet można mówić, że to był taki nieformalny pojedynek o mistrzostwo UFC w kategorii muszej. No ale tak, no nie spodziewałem się w sumie, że Tate będzie tak dobrze sobie radziła w stójce. Myślałem, że tutaj więcej i będzie korzystała z zapasów i kontroli w parterze, ale jak widać i w tej płaszczyźnie radziła sobie dużo lepiej od rywalki. Ja byłem zaskoczony jej postawą w stójce. To jest, pokazała trochę siłę ciosu w walce z McMahon, ale no tutaj na tle, jak sądziłem, lepszej uderzaczki, nawet nie musiała się za bardzo uciekać do swoich obaleń, bo wystarczyło pokonać Jessica Ai w stójce, więc no jest jakiś rozwój u Miszy Tate. Marcin, co sądzisz o talencie Tate i czy można w ogóle prosić o kolejną walkę z Ronda Rousey na jej miejscu? To znaczy, tak, jeszcze a propos rozwoju, no to wartym zauważenia jest to, że Misza w końcu dobrze weszła w walkę, czyli chyba na przestrzeni trzech ostatnich
wygranych pojedynków, to zawsze było tak, że pierwsza cała runda, albo nawet i druga do połowy była w plecy. I nagle Misza się budziła, bo narożnik mówił, że wyraźnie przegrywa i dopiero brała się do roboty. No tutaj widać było, że od początku walki była skupiona i nawet, tak jak już zauważyliście, w stójce udawało jej się punktować. No i miała te głównie dwa knockdowny. Natomiast jeżeli chodzi o trzeci pojedynek z Rondo, no to myślę, że nikt by nie chciał tego na razie oglądać. Mimo tego, że gdzieś tam są głosy na Twitterze, że Misza jest teraz główną pretendentką, zaraz po tym jak Ronda zakończy swój pojedynek w tym tygodniu. No tutaj można ją trochę porównywać z Barao, prawda? Że no jest tą drugą zawodniczką, nad nią jest mistrzyni, która dwa razy ją wyraźnie pokonała. No pod nią praktycznie no jest jeszcze Kadzingano, ale no dajmy na to, że pod nią nie ma zawodnicze, które mogłyby tam nawiązać z nią równorzędną walkę, tylko różnica pomiędzy nią a Barao jest to, że ludzie ją lubią. I cały czas będzie się biła w UFC i będzie tą drugą, tylko że no to nie jest taka sytuacja bez wyjścia jak z Barao, bo nawet jeżeli wiadomo będzie, że w tych pozostałych pojedynkach oprócz z Rondą jest faworytką, no to i tak każdy będzie chciał ją oglądać. No nie wiem, czy jest aż tak popularna, żeby dźwigać się, no wiadomo, że z Rondą nie będzie musiała dźwigać ciężaru promocji gali, bo to wszystko zrobi Ronda, ale myślę, że to jest po prostu... Nie no, ja myślę, że każda walka Miszy, która będzie w głównej karcie, no to jest wartość dodana, tak, gali, no. No pewnie z jakiegoś punktu widzenia tak, ale... Znaczy, no wiecie, nawet pamiętając to głosowanie fanów, kiedy Gustafsson został włączony do okładki gry EA Sports, no to Misza tam zaszła naprawdę bardzo daleko. Nawet nie wiem, czy nie była gdzieś tam w półfinale tej rozgrywki. Także jeśli chodzi o popularność, no to myślę, że no oprócz Rondy, no to jest taka druga zawodniczka, jeśli chodzi o żeńskie MMA, która jest kojarzona, tak? Okej, może tym głosowaniem faktycznie mnie przekonałeś. No, nie ma rzeczywiście co zrobić z Miszą oprócz tego, nawet nie rewanżu. Trzeciej walki też nie ma nic to wspólnego z rewanżem. Z Rondą Rousey jedyne porażki i inne to Kadzingano i Sarah Kaufman, może to by było jakieś ciekawsze zestawienie, ale chyba w obliczu braku pretendentek do Rousey, Holly Holm pokazała, że absolutnie nie jest gotowa jeszcze na coś takiego. Będzie czekać nas trzecie starcie z Michelle Tate. No ta walka zostanie znaczy, też zapamiętana. Ja się tu wtrącę. Moim zdaniem absurdalne jest to, co robi UFC Cyborg, tak? Czyli opłaca jej pensję, ta, nie wiem, a ona dalej nie robi, ale nie robi nic w kierunku tego, żeby zejść do 103-105 funtów. Ja nie wiem, no moim zdaniem tu UFC powinno przycisnąć, jeśli w jakimś stopniu nie tylko Cyborg, to może raczej też i Rousey, żeby ona zgodziła się na catchweight 140 funtów, no bo to jest walka, która przyniesie jakieś pieniądze, a nie trzecia walka State, nie Holly Holm, nie wiem, Beth Correa czy ktokolwiek inny i no szczególnie w momencie, kiedy to UFC płaci za występy Cyborg w Invicta, no to powinni mieć tu dostateczną siłę sprawczą, żeby jednak doprowadzić do tego pojedynku pod koniec roku, no bo to jest walka, którą wszyscy chcą zobaczyć, tak? A to jest w ogóle nie wiem, jakieś potęgi, różnice pomiędzy tym, co można złożyć
naprzeciwko Ronda Rousey w kategorii zawodniczek UFC i tym, co potencjalnie może przynieść walka z Cyborg, ale no tak jak mówisz, to jest jakaś dziwna sytuacja. Cyborg naprawdę w żadnej wypowiedzi nie przejawia ostatnio ani krzty nawet chęci schudzenia do 135 funtów. Nie wiadomo, nie zanosi się tutaj na żaden kompromis, więc nie wiem jak UFC powinno zagrać, żeby doprowadzić do tej walki. Myślę, że to jest generalnie cel całej ich inwestycji w Christian Justino, ale z jakichś powodów wydaje się on być zdecydowanie dalszy niż bliższy. Ta walka zostanie jeszcze zapamiętana przez wypadek stroju Reeboka, o którym chyba wszyscy widzieli. Ja mam tylko pytanie, czy ktoś z was oglądał galę na żywo? Ja początek i czy to nie było w tej pierwszej walce kobiet? Nie wiem, wydaje mi się, że no, widząc obrazki. Nie, no dla mnie no to było na 99% to było w pierwszej walce kobiet, także. A oglądałeś tą walkę? Nie byłem zajęty, ale odpalałem Twittera i Dominik Durniat od razu wrzucił zdjęcie tego sutka, więc. Stary zboczeniec. A było to wtedy, kiedy jeszcze tą galę oglądałem na żywo, więc tutaj znaczy, intro widzę, do kosza. Z tego co widzę, to chyba w obu walkach zarówno Jessamyn Duke miała ten problem, jak i Jessica Eye. Ja się pytam, bo ja oglądałem walki z powtórki i był, znaczy generalnie jak widziałem zdjęcie tej sytuacji, to te kobiety zdecydowanie bardziej przypominały mi Jessica Eye i Misha Tate niż Elizabeth Phillips i Jessamyn Duke. To jest raz, dlatego uważałem, że to ta walka. A po drugie, była taka bardzo dziwna sekwencja oglądając na Fight Passie, kiedy Eve Lavigne też w absurdalny sposób przywraca dziewczyny do stójki po tym, w jak Misha miała w fatalnej plecy. Formie jest ostatnio. Nie on jeden. Nie wiem, co się dzieje z tymi sędziami. I wtedy nagle zrobiła się jakaś ogromna wrzawa na trybunach, zdecydowanie większa wrzawa niż gdyby to był po prostu powrót do stójki, tym bardziej, że faworytka publiczności Tate miała jednak dominującą pozycję. Kamera nagle pokazywała akcję z zupełnie dziwnego kąta, a Joe Rogan krzyczał, że you did not see that! Więc wydawało mi się no nie, naturalne, z tego, co jednak tutaj patrzę, nie, to no to ja już mam gifa, że to jednak była początek gali. I Jessamyn Duke i Elizabeth Phillips miały ten problem. Aha, czyli to tak było. No to tam po prostu wyglądało to na niesamowicie. Teraz właśnie sobie wysyłamy sytuację. Tego gifa. No, teraz chłopaki oglądacie, tylko bez dotykania się. Nie, spokojnie. No, więc to była po prostu jakaś, nie wiem, dziwna przypadłość i wcale nie mam pojęcia, co on tam myślał, chyba myślał o tych sutkach, po prostu przywracając dziewczynę do stójki, autentycznie jedno z gorszych przywróceń. Może po prostu mówił właśnie o tym, że przywrócenie, no, że nie widzieliście tego, no i tyle. Nie, też jakaś, Wojek słusznie zauważył regresję formy Lawinia, ale na razie gniew Dana White'a się na niego nie wylewa. Dobra, kolejna walka. Edson Barboza pokonuje Paula Feldera przez decyzję. Walka, która doprowadziła Nicka Diaza o palpitację serca. Wiadomo, za dużo spinning shit, ale jeden i drugi bardzo chętnie się obracali. Edson Barboza nawet pięknym, obrotowym kopnięciem trafił Paula Feldera w jaja. I moje pierwsze pytanie dotyczące tej walki brzmi, John McCarthy wypowiadał się, że mocno by się zastanowił nad tym, czy nie odjąć punktu Barbozie za to kopnięcie. Wojek, jak ty byś interpretował tę sytuację? Czy to był faul zasługujący na taką karę? No, nie miałem poczucia, żeby to był intencjonalny faul. Nie no, jak lecisz takim spinning sheetem, no to jak możesz celować, prawda? No to trudno jest. To wiadomo, że na wariata, czy w jaja, czy w głowę. Mamy, że to w ogóle nie trafia, więc. Okej,
Nie, ja miałem takie wrażenie, jak teraz UFC bardzo często korzysta w takich sytuacjach z komentarza Marka Radnera i on też był przekonany, że to nie był fał intencjonalny. No, nie wiem, no nie, ja tutaj skłaniałbym się ku tej wersji. Nie mam takiego wrażenia, że tutaj powinien być odjęty punkt. Oczywiście Marcin? ostrzeżenie, tak jak sędzia to zrobił. Nie, no dla mnie to było wszystko w porządku. No, nie chciał tego zrobić, no, a że wyszło jak wyszło, że trafił w dziesiątkę, no to no, nie było to jego intencją, no tak uważam. Znaczy, ostatecznie ten cios nie miał wpływu na wynik pojedynku. Edson Barboza wygrał go 29-28 wszystkich trzech sędziów. No, moim zdaniem tutaj też nie podlegała dyskusji jego dominacja. Było klasę szybszy od Paula Feldera, co wielokrotnie na komentarzu podkreślał Joe Rogan. Nie pojawiły się też jakieś większe problemy z defensywą, które czasami, jak walczy z rywalem napierającym na niego, widać u Edsona Barbozy. Generalnie pokazał, że faktycznie zasługuje na miejsce w czubie rankingu wagi lekkiej, natomiast dla Paula Federa to był chyba za szybki awans w górę. Marcin, co sądzisz o występie tych dwóch zawodników? Znaczy, no tutaj na pewno spotkali się dwaj zawodnicy, którzy są bardzo podobni do siebie, jeżeli chodzi o styl walki. Tylko no tutaj Barboza był jak zawsze no i efektowny, ale trochę efektywności za tym szło. Natomiast Felder tutaj się, tak jak mówiłeś na początku, kręcił, próbował atakować bezpośrednim łokciem, ale no tutaj nie wiem, czy po prostu jakby miejsce na karcie go za bardzo tutaj nie podnieciło, że tak powiem, i no za dużo tych upiększeń, tak? To czasami jak wokalista śpiewa, tak, i stosuje za dużo takich trików ubarwiających ten śpiew, no to jest niedobrze i myślę, że tutaj to będzie zgrabne porównanie, żeby tutaj porównać Federa z takim wokalistą, który tych trików stosuje za dużo. No, w pewnym momencie, w drugiej rundzie, chyba nawet w połowie, pojawiła się taka statystyka, że Barboza miał chyba 31, a Feder 19 trafionych ciosów i myślę, że tutaj to może dać taki obraz, że zawsze ten Barboza był tą 1/3 trafionych ciosów więcej i był po prostu bardziej efektywny. Myślę, że jeżeli chodzi o statystyki, to tutaj najbardziej potrzebna byłaby statystyka wyprowadzonych obrotowych ataków i trafionych obrotowych ataków w przypadku obu zawodników. Jestem przekonany, że Barboza, mimo tego kopnięcia w jaja, też by tutaj był górą Wojek, A to się jak liczy tobie jako się. celne czy niecelne kopnięcie? No, moim zdaniem jako niecelne. Szkoda. Ale wiesz, no, zawsze możesz założyć własnego startupa dostarczającego statystyki do KSW i mieć je jako celne. Dobra. Bajek, jak się tobie podobał ten pojedynek? W porządku, no nie wiem, no nie był to nie była to walka pewnie na miarę Lawler McDonald's w poprzedniej gali, ale no kopnięcia Edsona Barbosy naprawdę ogląda się z dużą przyjemnością. Ma coś w sposobie zadawania tych ciosów Brazylijczyk, że no to jest takie, że aż jak trafi czysto tego low kicka, no to boli pewnie też i osoby, które to oglądają, nie tylko Jak trafi nieczysto, to również. tak, jak nieczysto trafi, to jeszcze bardziej boli tych przed telewizorami. Myślę, że no, to był taki fun fight idealny właśnie na jedną z walk takiej gali w ogólnodostępnej telewizji. To co dalej z Barbozą? Wracamy do pomysłu walki z Milesem Jurym? Dlaczego nie? No nie wiem, jak wygląda sytuacja ze zdrowiem Jurego, ale skoro taki oryginalny plan już powstał, no to dlaczego do tego nie wrócić? No, ewentualnie dlatego, że teraz jury jest nadal po porażce, a
Barboza odniósł jednak zwycięstwo. Marcin, czy ty byś widział inaczej trajektorię Edsona Barbozy w Wazeleki? Nie, no myślę, że tutaj to może być bardzo wyrównane starcie z Jurym, także nie mam problemu i bardzo chętnie bym to zobaczył. No, na pewno jury chętnie przetestuje zapasy Edsona Barbozy, które chciał narożnik Brazylijczyka, żeby pokazał, jeżeli chodzi zwłaszcza o ofensywne, ale Barboza uznał, że jednak połaczy w stójce. No i walka, która otworzyła kartę główną UFC on Fox, dwóch weteranów wagi lekkiej, Joe Lauzon pokonał Takanarego Gomiego przez TKO. No i tutaj już sytuacja, w której chyba nie będziecie mogli bronić Herbadina. Moim zdaniem Takanori Gomi w sytuacji kończącej walka, powiedzmy po krótkim okresie w stójce, Lozon dobrze wykonał obalenie, Gomi po początkowej obronie oddał plecy, później Lozon zaczął się bardzo fajnie kręcić w parterze, zdobywał się dobre pozycje, aż znalazł się w pozycji, gdzie mógł zadawać ciosy, zadał ich kilka, moim zdaniem Gomi był znokautowany po jednym z nich, Lozon zadał jeszcze ich z trzy więcej, potem wstał sam, a Herbdin patrzył się i zastanawiał się przez 2 sekundy, czy właściwie przerwać tą walkę, czy nie, i co dalej robić. Wojsław, jak oceniasz pracę Dina w tym pojedynku? No, tutaj trochę zaspał, faktycznie. No, w sytuacji, w której zawodnik sam przestaje bić zawodnika drugiego i dopiero wtedy sędzia jakby zdaje sobie sprawę, że walka się skończyła, no to jest błąd sędziego. No. Na szczęście jakby tu Lozon, szacunek dla niego, wykazał się jakąś przytomnością, nie bił no kolejnymi mocnymi ciosami, chociaż też to była no taka niestandardowa sytuacja, no jak często zdarza się, żeby ktoś no tak kolokwialnie ubił zawodnika po prostu po zdobyciu pleców ciosami zza jego pleców. No, na tym wysokim poziomie raczej wielu takich sytuacji nie mamy, no może w wadze ciężkiej, gdzie te ciosy naprawdę sporo ważą, ale to więc stąd no, próbuję tak sobie wytłumaczyć, że może Herbdin nie był na to gotowy, no ale ewidentnie tutaj trochę się zagapił, spóźnił. Marcin? No, nic mi nie pozostaje innego, jak tylko potwierdzić to, co mówicie. No, tutaj nie popisał się Herbdin, aczkolwiek no, to też tak jak wspomnieliście, jest taka niestandardowa sytuacja, kiedy no, tutaj Gomi całkowicie oddał pole. No, i sam oglądając to, no to tak się zastanawiałem, czemu, prawda, otrzymuje kolejne ciosy i nic nie robi. No, na tym poziomie zawodnicy z reguły bronią się troszeczkę w inny sposób. Także sam jest trochę Gomi sobie winny, że tak to, że otrzymał kilka tych dodatkowych ciosów, no ale to też no, na uwagę zasługuje przytomność Lazona, bo znamy nawet z naszego podwórka, że zawodnicy wolą dołożyć jeszcze kilka Połóż czy ciosów dołóż, wiadomo. na nieprzytomnego, tak, niż mu odpuścić, więc tutaj doświadczenie też się pokazało ze strony Lazona. No, myślę, że to właśnie przede wszystkim jest kwestia doświadczenia, bo chyba ten zawodnik, do którego się odnosiłeś, oprócz tego, że słynie z gorącej głowy, też nie ma aż tak dużego obycia w MMA jak Lozon, który ma teraz przepustkę do wyciskania dalszych soków ze swojej kariery i potencjalnie zdobywania kolejnych bonusów, aczkolwiek nie jestem w stanie teraz szybko sprawdzić, czy dostał tutaj bonus, czy nie. Wiecie? Pamiętacie może? Nie, dobra, to ja to sprawdzę dalej, a teraz kontynuując rozmowę, Lozon, dla niego to jest trzecia wygrana w trzech ostatnich pojedynkach, jedna porażka z Alem Yakwintą. Natomiast Takanori Gomi ma zupełnie odwrotny bilans, chociaż można by się spierać, czy powinien przegrać z Diego Sanchezem, ale trzy porażki w ostatnich czterech walkach, jedyna wygrana z zwolnionym już z UFC dawno Izakiem Walliflagiem. Wojek, czy jest jeszcze miejsce dla Japończyka w wadze lekkiej w UFC? W wadze lekkiej UFC jest pewnie 100 zawodników, w tym ten biedny Greg, którego... Tak, on był w wadze lekkiej?
Tak, on był Chris w wadze Kodolu? lekkiej. Nie Tak. wiem, jak pan nazywał. No i Antony dobra, to to. Christodoulou. To jeżeli jest miejsce dla Antonego Christodoulou, to tym bardziej jest dla Pekkanariego Gumiego. No, sorry, ale widzieliśmy tą no jednak dość słabą walkę Pakalena z Lebu na gali w Glasgow. No, myślę, że cały czas Gomi przy tym zapaści, jaką doznała jego kariera, tego, że pewnie on nawet nie trenuje w tym swoim japońskim gymie dalej, no to jednak jest zawodnik, który myślę, że połowę tej dywizji wciąga nosem, robi im tego swojego baseball shota na głowę i kończy walkę, więc o ile jakby jego pensja nie jest jakaś rozdmuchana do granic możliwości, to ja bym go zostawił, no bo to jednak jest zawodnik, który no albo przegrywa efektownie, albo jego walki raczej są bardzo dobre, więc czy te zwycięskie i tak jak mówię, no jak przegrywa, to raczej szybko daje się poddać lub skończyć ciosami, więc myślę, że no, przynajmniej jedną szansę jeszcze dostanie. Tak, Lawson nie dostał bonusu za ten występ. W ogóle trochę jego pasa zdobywania premii mocno wyhamowała, bo w ostatnich 5 walkach tylko raz mu się udało zdobyć dodatkowe pieniądze za pojedynek z Michaelem Chiesą, który został wybrany w tamtego wieczoru, w walku wieczoru, ale nadal jest liderem, jeżeli chodzi o tą klasyfikację. Jeden bonus więcej niż Donald Cerrone, jeden bonus więcej niż ktoś jeszcze, ale zapomniałem w tej chwili kto. Marcin, byłeś najbardziej zapracowanym z nas i oglądałeś najwięcej walk na undercardzie, więc powiedz, co tam było ciekawego. No, jeśli chodzi o te pozostałe walki, to Tom Lawlor z Gianem Villante to na pewno nie jest coś, co jakoś tam zapadnie w pamięć. Niestety Jima Millera z Danem Castillo nie oglądałem, ale już jeżeli jesteśmy przy Millerze, to znając jakby politykę UFC, która często zestawia zwycięzców z jednej gali, no to moglibyśmy zobaczyć takie zestawienie Lazona z Millerem. Już je widzieliśmy. No okej, ale jakby oni są, wydaje mi się, rankingowo nawet dosyć blisko siebie, bo były pewne porażki, wrócili i myślę, że moglibyśmy ich teraz znowu zobaczyć. No tutaj bardzo, bardzo fajną walkę dali Ben Sanders i Kenny Robertson. Tutaj jakby były różne opinie na temat tego, kto to wygrał, aczkolwiek no, tutaj na uwagę zasługuje i taka nieustępliwość Robertsona. No i przede wszystkim jakby to, że trafiał i usadził nawet Sandersa w pierwszej rundzie, dzięki czemu tą pierwszą rundę wygrał, a biorąc pod uwagę to, jaka była różnica w warunkach fizycznych, bo Sanders tutaj ma o wiele większy zasięg od Robertsona, a mimo wszystko Robertson go trafiał. Tutaj też specyficznie wyglądała walka Sandersa z pleców, bo założył nawet trójkąt na Robertsonie, kiedy ten miał w tym trójkącie obie ręce i bił go z dołu łokciami, nawet go tam rozkrwawił. Także walka naprawdę pełna emocji, mogła się podobać. No i decyzja to był split, ale moim zdaniem zasłużona wygrana Sandersa. Jeśli chodzi o kolejną walkę, to był Brian Tate i Eddie Wineland. No tutaj pomyśleć, że Wineland jeszcze niedawno był pretendentem do pasa, no to może dziwić, patrząc na jego postawę, bo cały czas jest to zawodnik, który bardzo dobrze rusza się w stójce, dobrze balansuje, ale jeżeli jest trafiany przez Caraway'a, który głównie jest znany ze swoich umiejętności parterowych, no to jednak jest coś nie tak z tym zawodnikiem. W kolejnej walce James Krause i Daron Cruikshank, no tutaj szybka przegrana Darona. Myślałem, że znowu poceluje high kickiem, ale
Niestety braki w parterze dały o sobie znać i no, w niecałe półtorej minuty zostaje poddany duszeniem za pleców. Kolejna walka i Andrew Holbrook Ramsey Nijem. No tu sytuacja jest taka, że no, troszeczkę Nijem został oszukany, bo to on powinien wygrać na kartach punktowych. Jednak sędziowie tutaj popełnili błąd. Wygrał no, co najmniej dwie z trzech rund, także no, tą decyzję możemy ocenić jako wałek. No i ostatnich dwóch walk nie oglądałem. Ja tak rozmyślałem sobie, wiem, że już mówiliśmy o możliwych rywalach dla Barboza, ściślej o tym, czy pojedynek z Milesem Jurym ma sens, ale może zamiast tego, żeby był wygrany z wygranym, zestawić go z Jimem Millerem i uniknąć tego rewanżu z Lozonem, to moim zdaniem przynajmniej byłoby potencjalnie ciekawsze, natomiast Ramzi Nijem, mimo tej niefortunnej przegranej, nadal czołowy palestyński zawodnik w MMA, czekam na walkę z Noadem Lahatem. Mam nadzieję, że dojdzie do niej prędzej niż później. Dobra. Sprawy bieżące. Jest nich w zasadzie dwie. O jednej już trochę mówiliśmy, więc może wrócimy do tej dyskusji. Mianowicie nie wiem, jakieś dziwne humory Dana White'a, który najpierw odcina się od wszystkich, potem wymyśla wszystkich użytkowników na Twitterze w dosyć nieparlamentarnych słowach, a na koniec w dziwnym, bo chyba inaczej tego nazwać nie można, w wywiadzie mówi, że w zasadzie nie ma nic przeciwko temu, że Jacob Duran, czyli Stich, jeden z czołowych cutmanów, nie tylko w UFC, ale w ogóle chyba w całym sporcie zawodowych walk, po tym jak narzekał, że przez Reeboka traci sporo sponsorów, został zwolniony. Pamiętam ten wieczór i następujący dzień po zwolnieniu Durana doprowadziło to do tego, że moja ściana na Twitterze była non-stop zalewana jakimiś tam tweetami podawanymi dalej przez Stitcha, gdzie ludzie biorą go w obronie, a i Reebok, i UFC milczały Reebok do wieczora, kiedy wystosowali komunikat, że oni w zasadzie nie mają nic wspólnego z decyzjami personalnymi UFC. Zwalając całą winę na to na UFC, Dana z chęcią wziął na siebie i powiedział, no nie dosłownie, ale przesłanie było takie, że Stitch może spieprzać. A znając Dana White'a było to nieco bardziej wulgarne. Nie, no wiadomo, że Dana jest charakterystyczną, chimeryczną postacią. Na pewno on też miał bardzo duży wkład w to, że MMA i UFC jest w tym miejscu, w jakim jest, ale teraz, kiedy następuje, widzimy coraz to kolejne kroki profesjonalizacji i dążenia do profesjonalizacji UFC, umieszczenia jej w tym gronie czołowych przedsiębiorstw sportowych na świecie, jak te zawodowe ligi amerykańskie, jak Formuła 1, i chociaż Formuła 1 swoją drogą też ma nieco ekscentrycznego szefa, ale no wydaje się, że takie zachowania są nie na miejscu. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, oglądając teraz UFC on Fox, była reklama Harley'a Davidsona i wśród chyba dwóch zawodników UFC się wypowiadało, i potem na koniec Dana White jako wielka gwiazda tej organizacji, który mówił, że dzięki partnerstwie z Harley'em do końca życia został Harley'owcem. Nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, kiedy nie wiem, komisarz NBA Adam Silver wypowiada się, że on teraz Nike chyba przejął kontrakt na ubrania w NBA. On teraz do końca życia będzie grał w kosza w butach Nike, bo tak naprawdę nikogo nie obchodzi, co Adam Silver ma do powiedzenia, oprócz akcjonariuszy i właścicieli drużyn. Wojek, model takiego wygadanego frontmana organizacji w ogóle został przyjęty przez praktycznie wszystkie inne organizacje na świecie. Co myślisz o tym, jak to wpłynęło na rozwój MMA i o tym, jak się zachowuje ostatnio Dana White?
Znaczy, nie ma wątpliwości, że ten typ charakterologiczny Dejny na pewno przez wiele lat ciągnął czy pchał UFC do przodu. No jednak jest to człowiek pełen pasji, no moim zdaniem potrafi tą pasją, czy potrafił, nie wiem, zarażać innych i no, świetnie sprzedawać ten produkt. Myślę, że tu się wszyscy zgodzimy, że to jak występuje na konferencjach i często te jego wypowiedzi są ostre, kontrowersyjne, przykuwają uwagę i pomagają, wzbudzają po prostu zainteresowanie. No to są momenty, gdzie Dana przesadza i przecież nie jest pierwszy raz. No mieliśmy te afery sprzed kilku lat, kiedy wyzywał Loretę Hunt. Pewnie no ta cała sytuacja wtedy ze zwolnieniem Fitcha, Velasqueza i innych zawodników AKA, kiedy nie chcieli tam podpisać jakieś, co to były, prawa do wizerunku, tak? W grach komputerowych. No są takie momenty, gdzieś puszczają mu nerwy i o ile jeszcze jakby w jakimś tam stopniu nie chcę powiedzieć zrozumiałe, ale no gdzieś dużo, przynajmniej wygląda to na jakieś zdrowe zachowanie, ta sytuacja ze Stitchem, no to już potem jak Dana wyskakuje na Twittera i kłóci się przez kilka godzin z użytkownikami tam, no to już moim zdaniem zakrawa na jakieś, nie wiem, no, mega frustrację i coś niezdrowego, co powinno zostać przystopowane, no ale też znaczy, trochę się to nazywa gimbaza. Trochę masz rację, no jednak w tym biznesie w większości to są bardzo wyraziste postacie na czele organizacji. Czy to jest Graham Boylan, czy to jest Martin Lewandowski i Maciej Kawulski, czy to jest Vadim Filkenstein, czy to jest, nie wiem, jak się nazywał ten śmieszny promotor tego kanadyjskiego MFC? Mark Pawlicz. Mark Pawlicz. Scott Coker jest i zaprzeczeniem tego, no ale też pamiętamy, jak przez to, że on ma trochę inny charakter, zawodnicy wchodzili mu na głowę w czasach Strikeforce. Teraz to świetnie działa. Mam wrażenie, że na tym wszystkim, co robi UFC, zyskuje Bellator, no bo jest totalnym przeciwieństwem. Zawodnicy mają jakby argumenty, taki Josh Koscheck, Paul Daly, którzy gdzieś tam no, znaleźli się poza obiegiem UFC, no mogą po prostu z lubością jakby porównywać teraz, że no, Dane, zresztą Koszczek już to robi i robi to świetnie, pokazywać, jak na tle szefa Bellatora zachowuje się szef UFC w tej chwili. No ale co do jakby zasady, to jednak przetrwali ci promotorzy, którzy jednak mieli tą osobowość nie do końca, może nie zawsze byli poprawni politycznie, no ale jednak ta kontrowersyjność, ten pęd do przodu powodował, że te organizacje cały czas istnieją. Na Strikeforce już raz upadło, no nie wiem jak teraz będzie, bo za Bellatorem stoją jednak ogromne pieniądze. Na tacy promotorzy jak Toma Tensio, no nawet za kilka lat już nikt nie będzie pamiętał, kto to był. Myślę, że teraz pamięta o tym 10 naszych słuchaczy. Znaczy w sensie z imienia i nazwiska. Marcin, a co ty sądzisz? Czy to nie jest czas, żeby UFC jako ta największa w cudzysłowie liga w MMA miała zarząd na jakimś jednak cywilizowanym poziomie? Nie, absolutnie nie, no bo tutaj takie postacie też przyciągają, czy komuś wypowiedzi White'a się podobają, czy nie, to i takie będzie czytał. Jeden będzie siedział i się na to wkurzał, drugi będzie się z tego śmiał. Ale no, tylko kontrowersje przyciągają, tak? Jeżeli patrzymy na... No. Jak ci sobie rzuciłeś te słowa, ale ja nie jestem nie jestem zwolennikiem powiedzenia, że cokolwiek tak mówią, byle mówili, to nie jest tak. No właśnie, no kontrowersje okay. przyciągną ci widzów, bo będą no klikali... Bo ewidentnie to, co się dzieje w tej chwili, czyli ci fani piszący do Reeboka, że Reebok musi tam wydawać jakieś oświadczenia,
Dlaczego nie daliście mi się Dobre, no rozwinąć? to jest. Rośnie ta fala niezadowolonych. To nie jest dobre dla biznesu UFC. Nie, okej, okay. Właśnie jakby dążyłem do tego, żeby powiedzieć, że absolutnie nie można jakoś tutaj powiedzieć, że trzeba odsunąć White'a czy coś takiego. To jest tak, że po prostu nie wiem. Ktoś po prostu musi zwrócić uwagę na to, że White się zapędza. No i teraz o ile, prawda, jakieś wcześniejsze sytuacje były do przełknięcia, tak takie pyskówki z fanami, no to jest taki marketingowy strzał w stopę, tak? Bo ile, tak jak mówiłem, można przełknąć faworyzowanie jednego zawodnika, tak? Jak tutaj Conora McGregora przed walką z Aldo i mówienie, prawda, różnych rzeczy o Aldo, o jego kontuzji, no to jeszcze w jakiś sposób jest to do przełknięcia, aczkolwiek no chyba tutaj White się troszeczkę zapędził, no i te pyskówki, no to w ogóle po co? To jest tak, że wchodzenie w interakcje z zwykłymi, szarymi użytkownikami, no jakby może tylko i wyłącznie przyciągnąć, prawda, jakby do UFC, do oglądania walk, przez to, nie wiem, że prezydent organizacji mi odpowiedział, jest fajnym gościem, podał mu jego tweeta dalej, tak, to są rzeczy pozytywne, ale jakieś odzywki nastolatków, tak, to jest rzecz, która jakoś tam dyskredytuje w ogóle całą organizację i całą tę pracę, którą włożyli, prawda, w rozwój MMA, tym bardziej, że jest to sport, który jest dalej kontrowersyjny, tak? Czy nawet w Stanach Zjednoczonych, no nie wszyscy chcą to oglądać. I jeżeli będziemy widzieć człowieka, który stoi na czele organizacji i zachowuje się jak agresywny cham, no to też jakby nie przysporzy żadnych korzyści dla całego UFC, dla całego tego sportu. Na pewno nie przysporzy głosów w Zgromadzeniu Stanów w Nowym Jorku. Dokładnie, to też chciałem powiedzieć. Ja nawet pójdę dalej, bo tak jak Marcin mówisz, że Dana White, będąc wyrazisty i będąc jakby zaprzeczeniem typowego, powiedzmy, dyrektora jakiejś organizacji sportowej, przyciąga fanów. Okej, zgodzę się, to co on mówi, to będzie klikane, bo on przyciąga fanów i tak dalej, ale jest pewna linia, która jak się przekroczy, to nadal przyciąga fanów, ale odstrasza sponsorów. I to jest dosyć cienka granica, na którą trzeba non-stop balansować. Okej, tylko właśnie my się nie dowiemy nigdy, czy Harley Davidson, czy Bud Light, tak, czy osoby z tamtych firm coś powiedziały na ten temat, czy zwróciły uwagę, prawda? Także. No ja nie sądzę, żeby Reebok był w niebo wzięty w całe. Wszystkie te nawoływania do bojkotu, które się pojawiły z powodu zwolnienia Durana, jeżeli to prawda, że Reebok po prostu nie miał nic do gadania, tylko UFC zadziałało same. Nie, no, tym bardziej, że wiecie, no tutaj stycznie jakoś nie pojechał po Reeboku tak jak Aldo, tak? Jakby wyraził swoje niezadowolenie z tego powodu, że po prostu ma mniej kasy, no i jakby w 100% miał do tego prawo. A wrzucenie loga Reeboka i zapłacenie mu, nie wiem, 5-10 tysięcy dolarów za galę, no to nie są chyba jakieś niesamowite pieniądze dla Reeboka, tak? A no, koniec końców Duran na pewno wyląduje na dwóch nogach, bo czy na czterech łapach, jak to woli. Bo z tego, co udało mi się wyłapać w trakcie całego tego zamieszania, robota Katmana w boksie jest, zwłaszcza dla takich tuzów boksu, dla jakich pracuje Duran, jest znacznie bardziej opłacalna. No tak, no to o tym mówił. Ale to dlaczego oryginalnie nie pracował w boksie? No może to robił z pasji. No tak, no to. Tak jak my co tydzień siadamy tutaj i rozmawiamy w zasadzie z pasji o tym, co się dzieje w MMA.
no, to rozmawianie nie jest źródłem naszego utrzymania, tak? Nie, okej, okay, ale on to robił też, bo miał oczywiście pieniądze od UFC i miał pieniądze od sponsorów i to mu się wszystko wtedy opłacało. Natomiast kiedy stracił sponsorów, no to wyraził swoje zdanie, że no nie jest zadowolony, prawda? No bo wydaje mi się, że on więcej dostawał takiego kliczki, tak, niż za jedną galę UFC, tak? No, spójrzmy, jakie pieniądze są w boksie. W ogóle chyba Katman w boksie, oprócz tego, że no tutaj przede wszystkim zasadnicza różnica, tutaj jest zatrudniony przez organizację, czyli przez UFC, jest Katmanem wszystkich fighterów na gali, jest przydzielony do narożnika, w boksie jest Katmanem jednego boksera. I to w zasadzie tyle, chociaż pewnie też są takie opcje, że można ich wynająć na galę, że jest Duran Katmanem Kliczki, to jest Katmanem Kliczki. Z tego co słyszałem, to ma być w ogóle Duran na najbliższej gali Glory, więc tu na razie znalazł zatrudnienie. No, nie zginie. No tak, ale... no finansowo na pewno na tym źle nie wyjdzie, tak? Tym bardziej, że pewnie parę osób wzruszyła ta historia. Nie byłbym tak pewien właśnie, no bo jednak UFC dawało pewną stabilność, tak? No, określoną już w tej chwili jakąś monstrualną liczbę gal, na której Stitch pracował dla jednego pracodawcy za określoną stawkę, bez konieczności, nie wiem, negocjowania, użerania się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Ja myślę, że gdyby faktycznie było tak, że lepszą kasę Stitch Duran miał z boksu, to by w tym boksie był nie tylko od święta przy okazji walk Władimira i Witalija Kliczko. Myślę, że może przymiotnikiem, który tutaj powinien się użyć Wojek, jest łatwiejszą kasę. No bo to jest chyba klucz, że faktycznie na gali UFC był prawie każdy. No tak, no i jakby pewność tego, że ma kilka gal, tak, nawet w miesiącu, więc no jakby no nigdy tego się do końca nie dowiemy, bo do portfela mu głowy nie wsadzimy, tak, nie będziemy wiedzieć. No, najważniejszą rzeczą w tej całej dyskusji jest to, że po prostu dochodzi do tego, że nie można jakby wyrazić swojego zdania, tak, które no tutaj tak jak Stitcha, no w jakiś tam sposób krytykował UFC, tak, i tą umowę z Dzibokiem, natomiast to nie był jakiś hejt, tak, i jakieś personalne tutaj wycieczki, tak? Także no, to jest jakby główna rzecz w tej dyskusji. To kończąc tą dyskusję, możemy się cieszyć, że ma przynajmniej nie osiągnęło jeszcze tego poziomu absurdu, jaki widzieliśmy też w ostatnich kilku dniach w WWE, które kompletnie usunęło ze swojej strony i ze wszystkiego jakiekolwiek wspomnienia po jednak ikonie tej branży, Hulku Hoganie, po tym jak mu się powinęła noga i nazwał Murzyna czarnuchem. Także tak, no wątpię, żeby Fight Pass edytował wszystkie gale, żeby usuwać ludzi nieprzychylnych. No, to Dana White był najbardziej prawdopodobną osobą do zrobienia podobnej rzeczy jak Hogan. No i... ale sobie teraz aż mnie korci, żeby wejść na Fight Pass i zobaczyć, co są walki Franka Szamroka do obejrzenia. Bo jeżeli miałbym stawiać na jakiegoś tam odwiecznego wroga Zuffy, z którego walkami nie śpieszy im się, żeby wrzucać się na Fight Passa, to byłby to Frank Shamrock. Ale to zrobię ewentualnie po nagraniu. Jeszcze mamy zapowiedzi do przekopania na następny weekend. Trzy dobre gale. Jedna w piątek w Polsce, dwie w sobotę w Stanach i w Brazylii. Więc zaczniemy od tych zagranicznych. W Las Vegas, najmocniejsza do tej pory gala World Series of Fighting. W walce wieczoru waga półśrednia Rusimar Pajares zmierzy się z Jake'em Shieldsem. Jake Shields nadal jest u nas notowany w pierwszej dziesiątce. Rusimar Pajares obija się o tą pierwszą dziesiątkę. Marcin, czy Brazylijczyk urwie nogę, czy to będzie kolejna wymęczona decyzja typowo w stylu Shieldsa?
Myślę, szczerze powiem, że kompletnie mnie to nie interesuje, jak ten pojedynek się zakończy, bo Shields całkowicie wynudził mnie, kiedy był w UFC. Paliarek znowu ma problemy z głową, wyjdą tak nakoksowani, że pewnie nawet nie będą wiedzieli, co się dzieje. Także ciężko tutaj wyrokować. Ale jak pan uważałem, że chociaż nie wiem, czy Shields nie miał też jakiejś wpadki No miał dopingowej? Wpadkę. Miał jeszcze w UFC. Miał z Hermanem, no. A faktycznie. No nie, jakoś Pajares to tam jest dziwak pokroju Paulo Filio, ale Shields akurat zawsze wydawało mi się, że jest bardziej tak osadzonym w prawdziwym życiu zawodnikiem, chociaż na pewno nie porywa swoim stylem. Wojek, twoje typy na te walki? Moje, tak? Tak. Kurczę, zastanawia mnie ta walka Shieldsa z Palaresem, no bo czy to nie, znaczy no, czy Brazylijczyk jest w stanie urwać nogę tak dobrą grapplerowi jak Shields? No niby wydawało się, że Fitchowi nie urwie nogi, a jednak to zrobił. A wydawało się, że Belcherowi urwie i jednak tego nie zrobił. To prawda. No to jest trochę, no to jest taki typ zawodnika, który ma nokautujące poddanie, że tak to nazwę. Albo wyjdzie, albo nie wyjdzie w tych pierwszych minutach. No, o postawie bezpiecznie na Shieldsa. Wydaje mi się, że no jest na tyle kompetentnym grapplerem, że będzie w stanie przetrwać pierwszą rundę, nie da sobie założyć dźwigni na nogę, a potem powinien zdobywać obalenia, kontrolować z góry. No jakby w tym elemencie jiu-jitsu jest chyba jednak lepszy od Brazylijczyka. Sporo pewnie też będzie klinczów pod siatką, gdzie Shields będzie tą osobą dopychającą i po 5 rundach ja bym widział jego zwycięstwo. A pytałeś mnie pewnie jeszcze walkę Moraesa, tak? A jeszcze przepraszam, no, w międzyczasie pokazała się informacja, jakiś chyba wywiad dla Bloody Elbow, że Shields jest pewny, że rozbiłby Lawlera w rewanżu. Także no, może, tutaj, o, może być jakby nie coś... było, trochę go ośmieszył w ich pierwszej walce. No tak, ale tutaj też mogą jeszcze przychodzić jakieś problemy z głową teraz, więc... Ja myślę, że rozbijanie i robi lore to w innym kontekście w zdaniu powinno być używane. Nie, moim zdaniem też tą walkę wygra Jake Shields. Ja się bardziej spodziewam, w przeciwieństwie do Wojka, K1 Shieldsa, który będzie po prostu trzymał walkę w stójce i swoją brzydką stójką punktował Pajaresa. Drugi ciekawy pojedynek, o który też tam troszeczkę zagaiłem, to pojedynek o miano najlepszego Moraesza w MMA między Marlonem Moraesem i Shamonem Moraesem. Marlon Moraes oczywiście od już chyba 2 lat, od kiedy pokonał Miguela Torresa, jest gdzieś w tych pierwszych dziesiątkach rankingu wagi kogucie. Shamon Moraes z kolei po raz pierwszy walczący, nie, po raz drugi walczący w Stanach, ma już ze sobą debiut na World Series of Fighting. Debiut średnio udany, bo wygra niejednogłośno na punkty z Gabrielem Solorio. Uznawany mimo wszystko za jeden z największych talentów w tych niższych wagach, 24-latek, trenujący z Noguerami w Brazylii. Wojek, no to teraz powiedz, który Moraes jest lepszy? Marlon Moraes. Dziękuję. Marcin? Nie, no wydaje mi się, że tu w ogóle nie ma podejścia drugi Moraes, no trochę się rozwinę. Tu mówimy jednak o zawodniku notowanym w czołowych dziesiątkach na świecie i spodziewam się, że to będzie walka do jednej bramki. A spodziewasz się, że czy może spodziewacie się, że taki Marlon Moraes byłby w stanie nawiązać jakoś walkę z Dillashawem, bo tutaj wspomnieliśmy na samym początku o jakichś ekscytujących transferach. Marcin mówił, że nawet Joe Warren byłby emocjonalnie na pewno wzmocnieniem wagi kucie w UFC, ale sportowo chyba no Bibiano Fernandez co prawda wreszcie skończył rywala ostatnio w Birmie na UFC, ale jest już chyba 36-letni i moim zdaniem on by w UFC popłynął prędzej, natomiast Moraes 27 lat na karku, zbliża się do tego fizycznego piku. Myślę, że to jest
chyba najlepszy koguć, jaki jest poza UFC w tej chwili. Marcin, twoje zdanie. No zdecydowanie tak, no jest to już zawodnik doświadczony, tam ma jakieś pewnie niespełna 20 walk na swoim koncie. No, obity na większych galach, tak, bo tak, za takie trzeba uznać galę World Series of Fighting, więc wydaje mi się, że no, tutaj z braku, prawda, zawodników w tej dywizji i przyjacielskich stosunkach z UFC, z World Series of Fighting, no, powinniśmy spodziewać się takiego transferu w niedługim czasie. No chyba właśnie nie, bo i Moraes, Getcie i chyba jeszcze jeden zawodnik. Bo... Lance Palmer może? Nie wiem, wszyscy ci menażerowani przez Aliego Abdelaziza podpisali teraz nowe umowy z World Series of Fighting. Okej, okay, nie wiedziałem, że ten Aziz jest ich menadżerem. Tak, no to... Nie, no to na pewno. Tylko, że o no... ile mam takie wrażenie, że jakby World Series of Fighting odpuszcza niektórych zawodników, takich jak Arlovski, Johnson czy teraz Aguilar, a jednak skupia się i pewnych zatrzymuje, takich jak Moraes czy właśnie Getcie. No ale Getcie, wiesz, no on jest lekkim, a lekkich w UFC jest od groma. Ale też by był na pewno ciekawym, o, a wiem, trzecim chyba jest Dave Branch, który... O, no to za nim nikt nie będzie tęsknił. No nie, dobra. Ten, który kiedyś zdradził KSW? Właśnie nie pamiętam, tak. Co on zrobił takiego? On miał jakiś chyba tam... A, tak, z mnie chcieli... Zakaz wyjazdu. No to... tam sprawy domestic violence, jak dobrze pamiętam. Dobrze chyba pamiętasz. Oprócz tego na tej rozpisce już zdecydowanie mniej emocjonująca walka Mike'a Kyla z Cliffordem Starksem. Miała to być Thiago Silva, ale w sumie nawet nie wiem jeszcze dlaczego go nie ma, ale dwóch ciekawych, utalentowanych zawodników z Kaukazu, brat Habiba, Abubakar Nurmagomedov i Islam Mamedov, zadebiutują World Series of Fighting na tej gali. Efekt wizyty Aliego Abdelaziza u Ramzana Kadyrowa, ulubionego dyktatora wszystkich, więc... No tutaj jeżeli chodzi o Thiago Silvę, to czytam na najlepszej stronie MMA w Polsce, że chodzi o Nevadę, a wszystko z powodu poprzedniego incydentu z 2011 roku po walce z Brandonem Verą, kiedy Brazylijczyk oddał fałszywą próbkę moczu do testów. No to w sumie nie dziwne. I nie oszukujmy się, Thiago Silva... Pamiętam, historia jest bardzo zabawna. Thiago Silva nie powinien zajmować miejsca na eksponowanych galach MMA. Myślę, że jest wystarczająco dużo powodów do tego. W tą samą noc i mniej więcej w tym samym czasie w Brazylii, w Rio de Janeiro, UFC 190, walka wieczoru, Ronda Rousey kontra Becch Cohea. No... Okej. Okay. Wyjdzie poza pierwszą rundę, czy nie? Nie. Nie. Okej. Okay. Oprócz tego kilka pojedynków przebrzmiałych weteranów. W ogóle 4 godziny pay-per-view będzie z tej gali, jak przeczytałem. Więc widziałem słuszną obserwację na Twitterze, że na głównej karcie jest bardzo dużo zawodników, którzy tak naprawdę nie powinni już walczyć. Wśród nich obydwaj bracia Nogera, Stefan Struve, Antonio Silva i najprawdopodobniej Mauricio Hua, ale po kolei. Shogun zmierzy się z Antonio Rogério Nogueirą. Rewanż za ich fantastyczną walkę chyba z 2005 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, jeszcze Pride Grand Prix, to był co, półfinał? Nie, ćwierćfinał. To był półfinał. Chyba. Ćwierćfinał, półfinał Rua Overimas bił, a potem tak. W finale znokautował Ronę. Tak, to prawda. Ricardo Arona. Bez kitu, to było 15 lat temu. Przepraszam, 10. 10. Spokojnie. Napędziłeś się. Nie, ale powiem wam, że jara mnie to starcie. No. Nie wiem dlaczego, ale mnie to jara. No. Chcę to obejrzeć i czekam na to. Ciekawe, czy Tomi Majewski cały czas mówi o nas gnojki za Amaroks, jak my już mamy koło 30.
Nie wiem, nie jestem pewien. Przebrzmiały w każdym razie Tommy echa tej Majest. wielkiej walki. On też. On też. Ale okej. Okay. Typowanie. Czy będzie podobnie jak 10 lat temu w Japonii, kiedy zwycięzcą okazał się Shogun Wojsław? Nie wiem, w obecnej formie tych zawodników to naprawdę, który ma mniej wytrzymałą szczękę, który pierwszy trafi mocnym ciosem, no. Ja myślę, Stawiałbym że... jednak, że jednak Nogueira przegra, ale kurczę, nie wiem, no. Które ja chyba Nie będę stawiał zdziwi mnie. Na Noguerę, bo jest, nie, wydaje mi się, że jest lepiej zakonserwowany mimo wszystko. No, Marcin. Nie mam pojęcia, po prostu chcę to zobaczyć. Okej, w równie dobrej walce dla zdrowia wszystkich uczestników. Większy brat bliźniak Noguery, Antonio Rodrigo, zmierzy się z Stefanem Struve, największym zawodnikiem, który nie potrafi zadać ciosu prostego na ziemi. No, znowu typowanie. No, chyba ja, Noguera. no, ale pierwsze typowanie, czy Struve wyjdzie z szatni, czy nie? Nie no, wyjdzie. Już jest tak długo na tej rozpisce, nic mu się nie stało. A walka? Naprawdę, ciężko, ciężko tutaj cokolwiek ciężko powiedzieć. sta. Dobra, Co mamy to technicznie porównywać? No, nie, dobra. Przestań się wygłupiać, ale jest jedna walka, o której trzeba powiedzieć kilka słów na tej gali. To jest walka, która chyba będzie druga na pay-per-view, albo będzie jej otwierać. Jessica Aguilar, jedna z tych zawodniczek, puszczona przez World Series of Fighting do UFC, zmierzy się z Claudią Gadelią. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to będzie walka, która wyłoni następną rywalkę dla Joanny Jędrzejczyk, więc na pewno wszyscy będziemy ją oglądać z wielkim zainteresowaniem. Wojek, która z tych pań wyjdzie zwycięsko? Nie, ja mam takie przeświadczenie, że to jednak Aguilar jest lepszą zawodniczką i nie jestem jakimś wielkim fanem talentu Gadei. Wydaje mi się, że no jest mocna w tej jednej rzeczy, czy tam półtorej rzeczy, którą robi w MMA, czyli jiu-jitsu i zapas jest silna, ale nie wydaje mi się, żeby tu Aguilar akurat odstawała, bo ona też jest dość potężna. Myślę, że powinna być w stanie bronić obalenia i punktować Brazylijkę w stójce, gdzie tam no nie jest jakoś specjalnie utalentowana. Ale no, patrząc na typy bukmacherów, to Gadea jest zdecydowaną faworytką, więc to trochę tutaj zwariowałem, szczerze mówiąc. Znaczy nie, no ja tutaj podzielam twoje zdanie, no bo bardzo długo Aguilar była cały czas na pierwszych miejscach we wszystkich, prawda, portalach, w każdych rankingach i tutaj no myślę, że w tym pojedynku jest jakoś niedoceniana. No, może wynika to z faktu, że dawno nie była widziana w klatce i z tego powodu też, że Gadela no, dobrze do tej pory się prezentowała, ale to jest tak, jak mówisz, no. Gadela jest jednowymiarową zawodniczką, ma duże luki w stójce, a wydaje się, że Aguilar no, może w tym jiu-jitsu trochę odstaje, ale będzie się broniła przed sprowadzeniem, a tutaj stójka jest zdecydowanie na jej korzyść, także może to być różnie. No wszystko wydaje mi się, że będzie zależeć od przygotowania kondycyjnego. A wiemy, że Gadela no, to nie jest jej najmocniejsza strona. Ja mam generalnie trochę wątpliwości, jeżeli chodzi o Aguilar, dlatego że z tak potężną zapaśniczką, może nie takiego klasycznego stylu, ale wiadomo, że Gadela potrafi klinczować, potrafi obalać swoje rywalki. Aguilar nie miała do czynienia od 2011 roku, kiedy pokonała bardzo niedoświadczoną wówczas Carla Esparzę, która toczyła swoją szóstą chyba walkę w MMA.
wiadomo, bardzo dużo czasu upłynęło od tego. Wtedy zapasy Aguiar na pewno nie były przekonujące. Miała 4 lata na poprawienie w American Top Team. No i po raz pierwszy będą tak naprawdę sprawdzone, więc to tutaj naprawdę daje mi trochę do myślenia, jeżeli chodzi o typowanie Aguilar. Tak jak mówicie, jednak powinna mieć zdecydowaną przewagę w stójce. No ale jeżeli Gadelia byłaby w stanie ściągnąć tę walkę do parteru, myślę, że będzie ciekawie. Oprócz tego na tej rozpisce Neil Magny zawalczy z Damianem Maia o wyrównanie w tej chwili najdłuższej aktywnej pasce zwycięstw zawodnika bez pasa mistrzowskiego w UFC, tytuł, który ma Donald Cerrone i 8 zwycięstw przy swoim nazwisku Neil Magny w tej chwili na 7. Trochę ciężkie wyzwanie z Damianem Maia. Zobaczymy, co zawodnik Grudge Training Center będzie w stanie wyczarować w Brazylii. Coś jeszcze przykuwa waszą uwagę na tej rozpisce, Marcin? No, Antonio Silva i Sola Paralei, czyli to jest właśnie jeden z tych zawodników, który już prawdopodobnie nie powinien walczyć i ciekawy jestem, czy w tej walce Bigfoot no pokaże, że jednak może przyjąć cios, jak to było w walce z Huntem. No, bo tutaj jeżeli przegra znowu przez szybki knockout, no to wydaje mi się, że powinien sobie myśleć już o emeryturze. Wojek? Znaczy też zobaczę, w jakim stanie fizycznym znajduje się Antonio Silva. Wydaje mi się, że też nie do końca zgadzam się tu z bukmacherami, że Paralej jest faworytem. No pamiętajmy, że to jest cała Paralej, no kurde, gość, z którym nie wygrał z prawie, dużo powagi. Prawie nie wygrał Mikita Krylow. No właśnie. Ale no chętnie zobaczę Alcantarę, Valeria Alvesa, Hugowianem. Myślę, że nawet walka Cavalcante Cummings, o ile nie będzie za długa, to powinna być w porządku. Także jest tutaj. No, niespecjalnie jakoś kojarzę tych zawodników z tego brazylijskiego TAFA, chociaż Dileno Lopez to jest nazwisko, które mi się obiło uszy. Nie wiem w ogóle, czy nie jest ten zawodnik, który kiedyś w UFC udawał, że dostał w tył głowy i nie, on chyba się nazywał nie, inaczej. On nie walczy chyba nigdy w UFC. Jeszcze a propos Antonio Siewy, ja uważam, że to jest absolutnie inny zawodnik od momentu, kiedy musiał odstawić kurację testosteronową. To wynika też z jego przypadłości genetycznych, ale w walkach z Arlowskim i Zmirem po prostu wyglądał jak mucha w smole. Był tak przeraźliwie wolny. Soa Paralej no dobra, no ale nie jest tytanem jest czegokolwiek, ale przez pierwsze i też dwie jest minuty przeraźliwie wolny. No nie, przez pierwsze dwie minuty jednak ma trochę pary i potrafi zadawać te ciosy w miarę szybko. No ale dobra, ale z Huntem Bigfoot już był wyłączony z TRT? Nie, nie, dopiero później, dopiero po tej walce go a on to wpadł na czymś, tak? No tak. Okay. No zjadł mięso z osła, czy coś tam. To była jego druga wpadka w sumie na była jego dopingu. Pierwsza wymówka. Po tym, jak po raz pierwszy wpadł w Elite XC w 2008 roku w walce z Jesse Majerem. Dobra, jeszcze została nam walki w Polsce do omówienia na gali Fight Exclusive Night w Kołobrzegu w piątek. Tylko jedna walka K1 w walce wieczoru. Tomasz Sarara po raz kolejny. Tym razem zmierzy się z Schmelingiem, tak, o ile dobrze Niemca. pamiętam. Tak, chciałem powiedzieć z Maxem Schmelingiem, oczywiście. Oczywiście Max. My nie oglądamy nie. K1. Naprawdę, on się ten naprawdę nazywa Max Schmeling? Nie, no żartuję sobie, no. Właśnie, wydawało się to jakaś dziwna zbieżność wielkiego niemieckiego pięściarza jeszcze z okresu międzywojennego. Dobra. Oprócz tego no, rozpiska ma naprawdę sporo utalentowanych polskich zawodników.
Ja najbardziej chyba czekam na walkę Pawła Kiełka z Romanem Szymańskim o prymat wśród tych największych talentów w Polsce, ale fajnie też zobaczyć powrót Pawła Żelazowskiego po długiej przerwie i po tej naprawdę dobrej walce, bardzo dobrej walce z Mikałem Lebu, która została nagrodzona Heraklesem w zeszłym roku. On zawalczy z Arturem Piotrowskim. Oprócz tego kilka innych pojedynków. Wojek, ty miałeś jakieś przecieki na temat tej gali? Znaczy, wolałbym nie mówić o tym, kto jeszcze wypadł z rozpiski. To nie moje zadanie, niech organizatorzy. Szczerze mówiąc, życzę im powodzenia w znajdowaniu zastępstwa, bo to akurat dość trudny moment. Nikomu nie życzę takich sytuacji w tydzień przed galą, więc tyle mogę powiedzieć, że pewnie będzie tu jeszcze, znaczy na pewno będzie przynajmniej jedna zmiana w tej rozpisce, dość istotna. Ale tak jak mówisz, jest tu sporo młodych, ciekawych zawodników, nawet te walki undercardowe jak Demczur Kotwica powinna być fajna, Chińczyk Mateusz Rembecki, tak, z Jackiem Kreftem. Właśnie dwóch Chińczyków jest na tej gali. No tak, ale no, ten poważny Chińczyk, czyli jeden z naszych najlepszych grapplerów, czyli Mateusz Rembecki zmierzy się z Jackiem Kreftem, no Kiełek Szymański, Żelazowski Piotrowski, Odzimkowski Mik, to są walki, które no powinny interesować każdego fana MMA w Polsce. No dzisiaj właśnie Kiełek i Szymański straszyli się zdjęciami z tego, jak z portali społecznościowych, z tego, jak wyglądają przed walką, i tutaj trzeba powiedzieć, że naprawdę postura, wygląd Romana Szymańskiego może budzić grozę. Wygląda naprawdę jak po solidnym soku z gumy jagód. Że powiedziałeś groza, a nie wątpliwość. No niestety, fen to nie PLMMA, więc nie, przepraszam, tutaj teraz komisja na pewno się nie pojawi. Najnowsze trendy są takie, bo UFC już się na tym poznało, że żadnych testów nie ma, tylko się patrzy na zawodnika. Co to jest, wiesz? Jest test tak zwany wzrokowy. No. Wzrokowy, nie? To jest test szlemenki. Dobra, nie będziemy mieli Josh Barnett byłby w niebo wzięty, jeżeli w ten sposób podchodzono by do testów antydopingowych. I jeszcze jest drugie rozróżnienie, jest podział fauli, nie? Jest faul i faul lekko. Drugi się nie liczy. Także może coś od nas trafić do wielkiego świata MMA, prawda? I możemy być pionierami w tym. Dziękuję, Marcin, za bardzo eleganckie wyjście. Sam lepiej tego nie zrobię, więc tylko powiem, że na koniec posłuchamy kawałka, do którego wychodził Brian Tate na ostatniej gali z Salt and Pepa i Push It. A my słyszymy się za tydzień. Na razie. Cześć.